wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Gościem Radia Wnet jest Ruta Prusewiczienę, dyrektor generalna Litewskiej Filharmonii Narodowej. Many Polish people coming to Vilnius are looking for what we have in common, because we have... Wielu Polaków przybywających do Wilna szuka tego, co mamy wspólne, bo dzielimy dużą część historii. Wielu poetów uważanych za Polaków jest również uważanych za Litwinów. Wielu bohaterów narodowych, nawet rodziny mieszane, które były w połowie litewskie, w połowie polskie, czy też wybierały inną tożsamość narodową. Dotyczy to również muzyki. Tak, bardzo się cieszę, że obserwuję polskich turystów, którzy przechodzą tu przez Ostrą Bramę i zatrzymują się w tym trójkącie, świętym trójkącie świątyń. Świątyni katolickiej, kościele świętej Teresy i Ostrej Bramie, ukraińskim kościele grekokatolickim, bazylianów i rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Czwarty przystanek znajduje się w budynku litewskiej filharmonii narodowej, który jest również bardzo ważnym zabytkowym budynkiem, gdzie w 1905 roku Wielki Sejm Wileński ogłosił, że będzie dążyć do autonomii od Imperium Rosyjskiego. I w tym czasie ludzie wszystkich narodowości mieszkający w Wilnie i na Litwie zebrali się tutaj, w tym miejscu, w obecnej filharmonii, aby głosić chęć bycia wolnymi i niepodległymi, aby naprawdę pozwolić wszystkim narodom pielęgnować swoją kulturę. To really let all the nations cherish their culture. We are very, very privileged. Jesteśmy bardzo, bardzo zaszczyceni, że możemy być w tym miejscu, ponieważ miało tu miejsce wiele wydarzeń kulturalnych i historycznych. Premiera pierwszej opery w języku litewskim skomponowanej przez Mikasa Petrauskasa pod tytułem Biruta. Biruta również występuje w naszych wspólnych legendach. A potem był tu pierwszy występ światowej sławy skrzypka Jascha Heifetza, który urodził się w Wilnie i mieszkał tu, dopóki nie został nastoletnim wirtuozem. Był niezwykle utalentowanym skrzypkiem. Również wiele, wiele innych rzeczy, takich jak konserwatorium muzyczne Mieczysława Karłowicza, otwarte w okresie międzywojennym. A ja osobiście byłam intensywnie zaangażowana w obchody 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Wykonaliśmy 4 litanie ostrobramskie, które zostały napisane również w Wilnie, gdy Moniuszko był organistą kościoła Uniwersytetu Wileńskiego pod wezwaniem świętego Jana. Ten ogromny występ w kościele poprowadził znany polski maestro Antoni Witt, który uwielbia muzykę Moniuszki i jest uznanym ekspertem od tego utworu. Więc ta ciągła współpraca jest naprawdę czymś, co jest bardzo wspierane. Ostatnio czytałam ponownie książkę o polskich muzykach, muzykologach i kompozytorach, którzy w czasach sowieckich, socjalistycznych pomagali litewskim muzykom otworzyć bramy do Europy, do kultury zachodniej. I to byli nasi wielcy przyjaciele i przyjaciele litewskiej społeczności muzycznej. Krzysztof i Elżbieta Pendereccy, muzykolog Krzysztof Droba, który 4 czy 5 dekad temu organizował kilka festiwali. W Baranowie, w Sandomierzu czy najsłynniejszy festiwal muzyki współczesnej Warszawska Jesień. To był też Andrzej Chłopiecki. Muszę powiedzieć, że dziś współpraca naszej filharmonii z polskimi filharmoniami, z polskimi muzykami, z młodymi muzykami jest tak aktywna, że właściwie w każdym tygodniu odbywa się jakieś wspólne wydarzenie.
W tym roku na Festiwalu Wileńskim zaprezentowaliśmy Polish Cello Quartet wraz z litewskim kwintetem wiolonczelowym Cello Club. Maestro Andrzej Borejko dyrygował symfonię Odrodzenia Mieczysława Karłowicza, która była dedykowana ruchowi niepodległościowemu. Mieliśmy tu Janusza Wawrowskiego, młodego, bardzo utalentowanego polskiego skrzypka, Grażynę Bacewicz, siostrę litewskiego kompozytora Witautasa Bacewiciusa, który po II wojnie światowej mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Jest to więc bardzo ważne połączenie między naszą kulturą muzyczną. Ostatnio polski skrzypek Mariusz Patyra grał w Azerbejdżanie z litewską orkiestrą kameralną. Jako muzycy naprawdę lubimy łamać wszystkie granice. W naszej współpracy nie ma granic. I często odwiedzamy czy koncertujemy w Polsce i muszę przyznać, że jest to chyba najbardziej wyczekiwana trasa dla naszych orkiestr i kwartetów smyczkowych. Właśnie te w Polsce, w polskich fantastycznych nowych salach koncertowych w Filharmonii Narodowej, prowadzonej przez naszego przyjaciela Wojciecha Nowaka. Na wrocławskim Ogólnopolskim Forum Muzycznym prowadzonym przez maestro Andrzeja Kosendiaka, w Filharmonii Szczecińskiej, w Katowicach, Toruniu, Gdańsku, Białymstoku. Wkrótce litewska orkiestra kameralna powróci do Łomży po raz czwarty. To naprawdę niesamowite, jak uwielbiamy wzbogacać wzajemnie swoją scenę muzyczną i jak uwielbiamy grać wzajemnie swoją muzykę. And how we love playing each other's music, and especially nowadays when we would like to extend. A szczególnie dzisiaj, kiedy chcielibyśmy rozszerzyć repertuar o bardziej współczesną muzykę i muzykę drugiej połowy XX i XXI wieku. Gramy dużo muzyki kompozytorów polskich. Polish composers music. You've mentioned few names that are common in our history, but digging. Wspomniała Pani kilka nazwisk, które są wspólne w naszej historii, ale zagłębiając się w historię, z jakimi litewskimi kompozytorami polecałaby Pani, żeby się zapoznać? Tak naprawdę nie znamy w Polsce litewskich kompozytorów, nie mamy wizji litewskich kompozytorów, więc kim oni byli lub kim są, jeśli jeszcze żyją? I believe that everyone should start from our major genius artist. Uważam, że każdy powinien zacząć od naszego wielkiego, genialnego artysty, pianisty, kompozytora, malarza, ciurlionisa. Mikalojus Konstantinas Ciurlionis uczył się w Warszawie. Studiował sztukę i malarstwo. Miał naprawdę bardzo, bardzo synestetyczną wizję sztuki. Wkrótce będziemy świętować jego 150. rocznicę urodzin. Przedstawił tak niesamowite, progresywne wizje, które są nadal bardzo aktualne. I na przykład młodzi litewscy artyści stworzyli film 3D w wirtualnej rzeczywistości oparty na obrazach Ciurlionisa. Dzięki temu można naprawdę doświadczyć siebie w tych obrazach i przejść przez twórcze życie Ciurlionisa, ale także w jakiś sposób wyjść od swojego własnego życia do życia, śmierci i zmartwychwstania. Death and resurrection, and it is such an amazing experience. To jest niesamowite doświadczenie. Ludzie naprawdę doznają katarzis, patrząc na ten film wirtualnej rzeczywistości, zatytułowany Szlak Aniołów. Anioły były bardzo ważne dla Ciurlionisa. Zaczynając od Ciurlionisa i przechodząc przez naszych wspólnych kompozytorów, a zwłaszcza kompozytorów, którzy zostali zaprezentowani, jak wspomniałam, na festiwalu Warszawska Jesień, nadal są bardzo kochani w Polsce, w Czechach, we wszystkich krajach, które chciały słuchać niezależnej litewskiej sceny muzycznej. I są to Bronius Kotavičius, Feliksas Bajoras, Osvaldas Balakauskas, Onute Narbutaite, Mindaugas Urbaitis, Vidmantas Bartulis, a teraz kilka bardzo ważnych młodych kompozytorek, ponieważ mamy świetną scenę twórczą kobiet, wykonawczyń i dyrygentek. Great creative scene of female composers, performers and conductors. So to mention a few
female composers, they are. Więc by wymienić kilka kobiet kompozytorek, to Żibokle Martinejtyte, Juste Janulite, Raminta Szerksznite, Ruta Witkauskaite, Loreta Narvilaite, czy wiele innych bardzo zdolnych kompozytorek, które piszą duże utwory symfoniczne. Żibokle Martinejtyte została nagrodzona Litewską Nagrodą Narodową i była promowana na całym świecie. Jej utwór został zagrany przez Filharmonię Nowojorską, co również jest znaczącym wyrazem uznania. Więc gramy też dużo litewskiej muzyki, gdy jesteśmy na trasach koncertowych. I oczywiście za każdym razem w Polsce gramy trochę litewskiej nowej muzyki. Wiem, że jest ona również bardzo mile widziana w polskich stacjach radiowych i bardzo często dzielimy się nagraniami z koncertów w Wilnie, które są nagrywane przez litewskie radio narodowe. Są więc udostępniane za pośrednictwem Platformy Europejskiej Unii Nadawców. Więc naprawdę możemy dość często słuchać nowej muzyki. Is there anything... Czy jest coś, co powiedziałaby pani, że jest główną cechą charakterystyczną litewskiej muzyki, która sprawia, że wyróżnia się ona na tle innej muzyki? Myślę, że to niesamowicie silne kody, symbole i wzory związane z naszą pradawną, starą muzyką ludową. Autentyczna muzyka wiąże również historyczne więzi z wiekami naszego litewskiego życia duchowego oraz z byciem ostatnim pogańskim, najpóźniej schrystianizowanym narodem. To naprawdę wprowadziło pewne wzorce na mentalność. Na przykład nasi sławni kompozytorzy, zwłaszcza Broniusz Kutawiczius, który był bardzo kochany w Polsce. Jego oratorium zatytułowane Ostatnie Ryty Pogańskie, mówiące o ostatnim pogańskim rytuale i nadejściu chrześcijaństwa oraz śpiewaniu chorału gregoriańskiego, zawsze sprawia, że publiczność podróżuje przez wieki i pozwala poczuć się częścią tej podróży, narodu, tej kultury. Part of this journey of the nation, of this culture, and many other composers, they really they like, for example, like Żibokle Martinejtyte. I wielu innych kompozytorów, jak na przykład Żibokle Martinejtyte, o której wspomniałam, kompozytorka znana szeroko na całym świecie. Lubi też pisać swoją muzykę podczas pobytu w domku letniskowym w lesie. I jest to wielka, długa tradycja przypominająca różnych bałtyckich i nordyckich kompozytorów, takich jak Grieg, Sibelius czy Ciurlionis, którzy lubili pisać swoją muzykę będąc w naturze, obserwując przyrodę, czerpiąc wiele silnych inspiracji z natury i starożytnej, autentycznej, oryginalnej kultury. Czy uważa pani, że Litwinów można uznać za naród muzykalny? Czy macie w sobie tę miłość do muzyki, tańca, śpiewu? Czy może jest to raczej jak dobrze lubimy słuchać muzyki, ale to nam wystarcza? I would consider a very, very musical nation now. I think that we not so much. Tak, uważam, że jesteśmy bardzo muzykalnym narodem. Może nie śpiewamy dużo razem, chyba że jacyś ludzie, którzy mają więcej wolnego czasu, czy chodzą na jakieś spotkania. Oczywiście wiele osób należy do chórów, wiele osób należy do kapel i grup muzyki ludowej, ale ta umiejętność tworzenia własnej muzyki jest tak rozpowszechniona, że jest wielu młodych, niezależnych śpiewaków, kompozytorów, grup. That many young independent singers, composers, groups. It's fantastic scene of the. Tworzy to fantastyczną scenę nowoczesnej muzyki niezależnej, a także muzyki popularnej i jazzu, współczesnej muzyki poważnej i innej. Contemporary, classical, really very, very capable. Mamy naprawdę bardzo, bardzo zdolną scenę i bardzo dobrze rozpoznawaną na arenie międzynarodowej. Still it.
we are very musical. Powiedziałabym więc, że jesteśmy bardzo muzykalnym krajem. About the elderly people, older generation. Mówiąc o starszych ludziach, starszym pokoleniu, niektórzy z nich byli analfabetami, jak na przykład babcia mojego męża. Była analfabetką, ale mogła zaśpiewać ponad 500 piosenek, które zostały nagrane, a teraz należą do Archiwum Narodowego. Było więc wielu takich ludzi, którzy znali na pamięć tak wiele pieśni ludowych, tyle utworów instrumentalnych. A ten gen muzykalności i samodzielnego tworzenia muzyki jest bardzo żywy. Prawdopodobnie dlatego macie tyle pięknej muzyki ludowej. Kiedy szukałem trochę współczesnej muzyki litewskiej, znalazłem dużo muzyki ludowej i naprawdę mi się podobała. Ale czego jeszcze Litwini słuchają? Czy są jakieś gatunki, jakieś style muzyczne, które są preferowane wśród ludzi? Of course, as everywhere, this is sometimes related even to the age of the listener. Oczywiście, jak wszędzie, jest to związane chociażby z wiekiem słuchacza. I oczywiście młodzi ludzie lubią chodzić na wielkie koncerty popowe. Powiedziałabym, że jest to bardzo wysokiej jakości muzyka pop z bardzo dobrą instrumentacją, bardzo dobrym zrozumieniem kompozycji muzycznej. Fantastically well attended by dozens of thousands. Cieszą się fantastyczną publiką dziesiątek tysięcy słuchaczy. Są głównie organizowane w naszym wielkim parku Wingis w Wilnie, miejscu związanym z ruchem niepodległościowym, gdzie 30 i więcej lat temu odbywały się festiwale muzyki rockowej. Powiedziałabym więc, że słucha się muzyki pop, rocka, jazzu, nowoczesnej i klasycznej. Każdy gatunek muzyczny ma swoich odbiorców i jesteśmy bardzo szczęśliwi, widząc, że każdy występ ma swoją publiczność. I na przykład w Filharmonii mamy również wiele występów jazzowych, organizowanych w ramach różnych festiwali. A niedługo odbędzie się tu koncert słynnego niemieckiego muzyka elektronicznego, który wyprzedał się w ciągu 2 dni. Więc na koncertach jest zawsze fantastyczna frekwencja. I myślę, że jest to również spowodowane aktywnością prezenterów muzycznych. Nigdy się nie poddajemy. Nie poddaliśmy się podczas pandemii. Half of the venue for 30%. Nadal robiliśmy koncerty dla połowy sali, potem dla 30%, nawet dla 10%. Zrobiliśmy wiele audycji, zrobiliśmy wiele podcastów. Wykonujemy wiele nagrań dla naszej cyfrowej sali koncertowej, która jest jedyną w krajach bałtyckich. Jedyną na Litwie tego typu platformą z ponad 170 koncertami nagranymi w naszym obiekcie, nagranymi przez dwoje najlepszych inżynierów dźwięku, nominowanych do nagrody Grammy, Viliusa i Aleksandrę Kerai. Grammy nominees Vilius and Aleksandra Kerai. Ci młodzi ludzie pomogli nam również wyjść na arenę międzynarodową. Na przykład podczas pandemii część audycji z koncertów w Filharmonii dotarła do ponad 1 miliona słuchaczy na wszystkich kontynentach. Jakie są więc główne wydarzenia, które się tu odbywają? Jakie jest życie Filharmonii? Jak jest tutaj rytm funkcjonowania? Rhythm here of functioning. Lithuanian National Philharmonic Society, which is founded in 1940. Litewska Filharmonia Narodowa, założona w 1940 roku, powstała na bazie Wileńskiej Orkiestry Symfonicznej, założonej w 1939 roku i doświadczyła wówczas wielu trudnych zawirowań, ponieważ w czasie II wojny światowej wiele muzyków albo została zamordowana jak litewscy Żydzi, Polacy zostali repatriowani do Polski, wielu Litwinów wyemigrowało do krajów zachodnich.
have repatriated to Poland. Many Lithuanian people have emigrated to the Western countries. So we are part of the history of Lithuania and Europe. Jesteśmy więc częścią historii Litwy i Europy. A teraz bardzo, bardzo się cieszymy, że mamy tak silne tradycje, ale także silne nowe tradycje i nowe wzorce organizowania naszego życia muzycznego i koncertowego. So Lithuania National Philharmonic Society is still the largest concert organization. Tak więc Litewska Filharmonia Narodowa jest nadal największą organizacją koncertową na Litwie i prawdopodobnie w krajach bałtyckich. Organizujemy około 300 koncertów w Wilnie, w różnych regionach kraju i za granicą. Tak więc ponad 50% koncertów odbywa się w litewskich małych miasteczkach, a nawet wioskach i niektórych lokalnych społecznościach, gdzie jesteśmy bardzo mile widziani. Jest to nasza długoterminowa praca, mająca na celu edukację ludzi i łączenie ludzi i społeczności. Każde lato jest teraz coraz bardziej intensywne, ponieważ odwiedzamy wszystkie małe, średnie i duże festiwale, letnie festiwale na Litwie. Summer festivals in Lithuania and myself, I will today leave to the festival in Koronian Spit, which is this peninsula. Ja sama dzisiaj wyjeżdżam na festiwal na Mierzei Kurońskiej, czyli na tym litewskim półwyspie z bardzo pięknymi wydmami i pięknymi miastami. Odbywa się tam 27. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Mierzei Kurońskiej, w którym biorą udział społeczności lokalne, zespoły muzyki ludowej i lokalni muzycy. Więc wszędzie staramy się tworzyć specjalny program, aby być częścią życia społeczności lokalnych. I oczywiście w naszym głównym miejscu aktywności w Filharmonii. Działania koncertowe są również bardzo intensywne. Tak więc zwykle kończymy sezon międzynarodowym festiwalem wileńskim. W tym roku w czerwcu odbył się już 28. festiwal, a rozpoczniemy w połowie września bardzo ważnym upamiętnieniem zniszczenia gett warszawskiego i wileńskiego 80 lat temu. Oczywiście przygotowaliśmy specjalny program muzyczny i specjalny program literacki z tej okazji. Zagra nasza Narodowa Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją głównego dyrygenta Modestasa Pitrenasa z pianistą Lukasem Geniuszasem i kilkoma innymi młodymi solistami. Zagramy uwerturę tragiczną Andrzeja Panufnika, napisaną w 1943 roku. Zagramy koncert fortepianowy Lutosławskiego, a także kompozytorów litewskich i żydowskich, takich jak Anatolijusz Szenderowas, Arno Nadel, Józef Achron. Będzie to więc specjalny koncert, który będzie również transmitowany przez Litewskie Radio Narodowe i Europejską Unię Nadawców. Dzięki temu dotrze do milionów słuchaczy w Europie. Myślę, że bardzo ważne jest, aby pamiętać naszą wspólną historię, wspólną przeszłość i zawsze mówić o rzeczach, które nie powinny nigdy więcej się powtórzyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję i serdecznie pozdrawiam naszych przyjaciół i słuchaczy w Polsce. Gościem Radia Wnet była Ruta Prusewicz-Jene, dyrektor generalna Litewskiej Filharmonii Narodowej. Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.